Witam Państwa serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot, którego prelegentem jest pan profesor Lechosław Lameński i tematem uczniowie Stanisława Szukalskiego. Zanim oddam głos naszemu gościowi, to dwa zdania wyjaśnienia. Stanisław Szukalski jest dla środowisk narodowo-tożsamościowych, zwłaszcza kierunku zadrużnego, postacią emblematyczną. Nie trzeba tego tutaj udowadniać, nie ma zresztą na to czasu. Symbol tych środowisk, którego odzwierciedlenie trzymam w dłoni, jest symbolem, który funkcjonuje w tych środowiskach od lat, od początku istnienia ruchu Zadruga i pokrewnych środowisk, a renesans tego symbolu następuje w ostatnich latach wraz z obserwowalnym powrotem Stanisława Szukalskiego do świadomości społecznej. Ten powrót jest powolny, ale moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo systematyczny, aczkolwiek więcej tutaj może nasz prelegent powiedzieć. Stanisław Szukalski był nie tylko artystą i teoretykiem sztuki, ale także w praktyce próbował odrodzić sztukę narodową nie tylko poprzez swoje dzieła, ale poprzez działalność dydaktyczną. Miał uczniów Szczep Rogate Serce, który to szczep formalnie istniejący aż do śmierci ostatniego szczepowego, Franciszka Frączka, był grupą artystów niejednorodnych, niemniej część z nich do śmierci poczuwała się do przesłania Stanisława Szukalskiego i przesłania szczepu, zwłaszcza na tym poziomie ideowym, nawet jeśli nie na poziomie techniki artystycznej, o czym znów więcej może pan profesor powiedzieć, to na pewno Marian Marzyn-Konarski, Marzyn z Krzeszowic, czy Franciszek Frączek, Słońcesław z Żołyni, na pewno poczuwali się do przesłania Szukalskiego. Franciszek Frączek wprost mi napisał o tym w liście, który wydrukowałem w znanym tutaj zapewne państwu nieregularniku Trygław. I o ile Szukalski wraca do świadomości społecznej, o tyle jego uczniowie są postaciami jednak mniej znanymi, a niewątpliwie wartymi przypomnienia. Stąd też poprosiliśmy pana profesora, który zechciał przybliżyć nam te postacie. Tyle tytułem mojego wstępu. Ja dziękuję za uwagę. Przypominam tylko, że wszelkie pytania, wątpliwości po zasadniczej prelekcji i oddaję już głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Z przyjemnością słuchałem pana Tomasza Szczepańskiego, bo rzeczywiście ma pan już bardzo dużą wiedzę. Czasami się zastanawiam, czy ja jestem potrzebny na takich spotkaniach. W każdym razie dla państwa stowarzyszenia miałem kilka lat temu, chyba ładnych parę lat, kilka temu w Szczecinie wykład, który podobno jeszcze ciągle jest w internecie, ludzie go oglądają, więc jest mi tym bardziej miło. A dzisiaj jest tak naprawdę mój debiut, proszę państwa. Mimo, że się Szukalskim zajmuję od tylu lat i szczepem i wygłosiłem, no nie wiem, pewnie dziesiątki takich wykładów okolicznościowych, to dzięki panu Tomaszowi dzisiaj pierwszy raz będę mówił publicznie o szczepowcach. Także proszę mi wybaczyć, jeżeli mnie trema zje, nie wiem ile to będzie trwało, ale ze względu na połączenia komunikacyjne i tak musimy skończyć wszystko przed 19, łącznie z jakąś ewentualną dyskusją. I pozwolicie państwo, że jednak usiądę, bo mam już ostatnio coraz większe problemy z jedną nogą. Rzeczywiście Szukalski, Szczep Rogate Serce to moja wielka pasja. Państwo to wiecie. Byłem tym pierwszym badaczem, który na poważnie po 45 roku się Szukalskim i Szczepem zajął. Ale tak jak napisał w swoim czasie przy okazji wystawy Szukalskiego w 29 roku w Krakowie Władysław Husarski, jeden z wybitnych polskich historyków sztuki tamtego czasu, pisać o Szukalskim jest trudno, jeszcze trudniej jest pisać i mówić o szczepowcach. Bo znowu przy okazji którejś wystawy szczepu, znowu jeden z krytyków napisał: na ścianach wisi Szukalski, 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 a miał na myśli pracę szczepowców, bo rzeczywiście wybitną osobowością, co państwo z tego co wiem bardzo dobrze wiecie, był rzeczywiście Szukalski. Natomiast członkowie Szczepu Rogate Serce
no to były postacie jeszcze wówczas zupełnie nieukształtowane artystycznie. To byli młodzi ludzie, większość z nich urodziła się w 1908 roku, dwaj najmłodsi, Norbert Strasberg, to był 1911 rocznik, a Stefan Rzechowski 1912 rocznik. Było dwóch trochę starszych, Bryndza i Baranowski, oni byli 1900 i 1901 rok. Ale jednym słowem, ta większość no miała łatwo policzyć, skoro się w 29 roku zafascynowali Szukalskim, to mieli po 20, 19 lat, 21, rzeczywiście byli młodymi ludźmi zupełnie na początku drogi artystycznej. To byli uczniowie zasadniczo z dwóch szkół artystycznych Krakowa, ale też nie tylko, bo to byli studenci pierwszego roku, tak jak Marian Konarski, czy Czesław Kiełbiński Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Ich było notabene najwięcej. Niektórzy z nich zresztą potem tą szkołę skończyli. I dwóch było z takiej samej, bo te Państwowe Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo popularne i dwóch z nich pochodziło, znaczy uczyło się w Poznaniu w takiej szkole. Ale zacznijmy od początku. Dlaczego grupa młodych ludzi posłuchała Szukalskiego i postanowili pod jego wpływem założyć grupę artystyczną i realizować jego koncepcje artystyczne? Przypominam, 12 maj 1929, wystawa Szukalskiego w Pałacu Sztuki w Krakowie i wystawa przeszła bez żadnego echa. Gdyby nie to, że w momencie, kiedy już oficjele wyszli z sali, nagle do licznie zgromadzeń publiczności przemówił Szukalski i wygłosił strasznie napastliwe przemówienie, tak to przynajmniej skomentowała potem prasa, w którym zaatakował sfery artystyczne całego Krakowa. I tam poruszył kilka ważnych spraw. Jedna sprawa, która, jak się potem okazało, bardzo się spodobała tym przyszłym członkom Szczepu Rogate Serce, albo też, jak Państwo wiecie, inaczej nazywanego Szczepem Szukalczyków herbu Rogate Serce. To nieuzasadniona zależność sztuki polskiej końca lat 20. od sztuki francuskiej. Szukalski był absolutnym przeciwnikiem, żeby sztuka polska inspirowała się sztuką francuską. A jak wiadomo, wtedy rzeczywiście sztuka francuska odgrywała bardzo ważną rolę. Te wszystkie najważniejsze nurty, począwszy przecież od impresjonizmu, były w Krakowie realizowane. A w roku 29 już istniał tak zwany Komitet Paryski, czyli uczniowie Pankiewicza, którzy co prawda wtedy jeszcze byli w Paryżu, bo do Krakowa przyjechali dopiero w 31, ale już problem koloryzmu jakby w malarstwie polskim na koloryzmu inspirowanego, jak mówię, sztuką francuską istniał. Więc to pierwsze hasło bardzo się spodobało przyszłym szczepowcom. Ale następne hasła wygłoszone właśnie w trakcie tego otwarcia wystawy były jeszcze bardziej obrazoburcze. Szukalski, który spędził przecież w krakowskiej ASP 4 lata. Nie skończył jej, bo jak znowu Państwo wiecie, stwierdził po 4 roku studiów, że musi wracać do Chicago, bo jego ojciec nie będzie długo żył. I przerwał studia, pojechał do Chicago, rzeczywiście ojciec zginął w wypadku. Już nigdy tych studiów nie dokończył. I on jako ten niedoszły absolwent ASP krakowskiej uważał, że to jest wylęgarnia miernot, rzeźnia twórczości polskiej. Bo właśnie, z jednej strony tam się uczy wszystkiego pod kątem sztuki francuskiej, ale przede wszystkim metoda nauczania jest niewłaściwa. Szukalski uważał, że nie należy rysować z modela. Obojętnie, czy to akt, czy też model ubrany, bo to nie rozbudza wyobraźni. Nie należy rysować czy malować martwych natur, które profesorowie ustawiają, oraz nie należy robić rysunków czy kompozycji z gipsów. W każdej akademii do dnia dzisiejszego, jak Państwo wiecie, właśnie akt to jest podstawa, rysowanie czy malowanie martwych natur oraz kopiowanie
kopii rzeźb antycznych, które stanowią ważny element nauczania. To wszystko wtedy było i jest do dnia dzisiejszego. To się, szczerze mówiąc, za bardzo nie zmieniło. A Szukalski był przeciwko temu, uważając, że to nie rozwija imaginacji, wyobraźni, bo według niego nie liczył się talent, tylko wyobraźnia i pracowitość. I te hasła rzeczywiście się tym młodym ludziom z tych dwóch szkół, jak powiedziałem, szalenie spodobały. I na jesieni 29 roku, a formalnie grupa została zarejestrowana na początku 1930, powstała grupa, jak już powiedziałem, Szczep Rogate Serce albo Szczep Szukalszczyków Herbu Rogate Serce. Pomysłodawcą nazwy oczywiście był Stanisław Szukalski. Tutaj, zanim już przejdziemy do mówienia o samych szczepowcach, ja chciałbym jeszcze takie jakby ogólne stwierdzenie Państwu przedstawić. Otóż mnie się osobiście wydaje, że te hasła wygłoszone w trakcie otwarcia wystawy oraz to, że Szukalski rzeczywiście chciał kształcić młodych ludzi, to była cała koncepcja przez niego przygotowana już na początku lat 20. w Stanach Zjednoczonych. W 23 roku wychodzi w Chicago pierwszy album na temat Szukalskiego, The Work of Szukalski, który jest uznany za najpiękniejszą książkę wydaną w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych. Notabene robi do dnia dzisiejszego wrażenie, bo ma część kolorowych ilustracji. A w 29, równolegle z tą wystawą w Krakowie, wychodzi drugi album o jego projektach architektonicznych. W obu albumach znajdują się reprodukcje prac rysunkowych, rzeźbiarskich, akwarelowych, a także zdjęcia. Ważna rzecz, my wiemy dużo, jak wyglądały rzeźby, prace Szukalskiego dzięki temu, że on sam je fotografował. Prace zaginęły w czasie zawieruchy wojennej, ale pozostały fotografie. Czyli na początku lat 20. Szukalski ma koncepcję, że on by chciał przyjechać do Polski, którą trzeba zmodernizować, przekształcić i oddać w ręce ludzi młodych. W ogóle uważa, że oczywiście Piłsudski zrobił ważną rzecz, doprowadzając w 1918 roku do powstania po 123 latach nowej niepodległej Polski, ale to tylko było dobre na samym początku, bo już w latach 20. niestety on nie obarcza tą winą samego Piłsudskiego, ale uważa, że niepotrzebnie w kraju rządzą ludzie starzy, wyzbyci ideałów, którzy odsuwają ludzi młodych od władzy. Dlatego trzeba stworzyć nową Polskę i tutaj to Państwo wiecie, jego hasło Polska Druga, właśnie symbolem Polski Drugiej, nowym herbem ma być toporzeł, czyli połączenie orła z toporem cieszyńskim, a skoro nowy herb, to i nowe miejsce kultu, czyli Duchtynia, to już nie będę w to chodził, bo to Państwo wszystko znacie. I co prawda o układzie politycznym, o gospodarce, o kontaktach międzynarodowych za dużo Szukalski w swoich koncepcjach nie pisze wówczas, ale wie jedno, że nie może być Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w domyśle w Warszawie. On nigdy nie wymienił Akademii Warszawskiej, ale się bardzo negatywnie do jej profesorów odnosi. Uważa, że należy zlikwidować Akademię Krakowską, w jej miejsce powołać twórcownię, czyli właśnie pracownię, w której on byłby jedynym nauczycielem. I stąd mu jest potrzebna grupa jego uczniów, bo on w ramach twórcowni chce swoje hasła, swoje idee, jak ma wyglądać sztuka, propagować. To jest tylko początek, co też Państwo niewątpliwie wiecie, jeżeli przeczytaliście moje książki. Bo Szukalski ma dalszą koncepcję. Ta nowa Polska, Polska Druga z toporłem powinna funkcjonować tak naprawdę w nowej Europie, czyli właściwie w tej Europie, którą mamy w tej chwili. Szukalski to nazywa Neuropą. Tyle, że w tej Neuropie według niego nie powinno być Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.
jako państw, które są zainteresowane działalnością kolonialną. Należy je wykluczyć w wyniku jakiegoś bojkotu gospodarczego i tak dalej. I w ramach tej Neuropy powinna działać oczywiście twórcownia w Krakowie, która będzie przyjmować uczniów już nie tylko polskich, ale z całej Europy i świata. I ta nowa twórcownia będzie się nazywała Wiedzuczą Neuropy. Także no, miał dalekosiężne plany i tą twórcownię próbował czterokrotnie zorganizować. Pierwszy raz właśnie w 1929 roku, chyba jeszcze w trakcie trwania tej wystawy krakowskiej, nawiązał kontakt Szukalski z Tadeuszem Dobrowolskim, dyrektorem powstającego wówczas Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tadeusz Dobrowolski, wybitny historyk sztuki i konserwator, był organizatorem tego Muzeum Śląskiego, które tak naprawdę otworzyło swoje podwoje jeszcze w niewłasnym gmachu w 1930 roku, a w 1939 w Katowicach był prawie wykończony znakomity budynek, najnowocześniejszy budynek muzealny w Europie, do którego Szukalski wykonał dwie płaskorzeźby. One były tylko w modelach, no ale jak hitlerowcy weszli, to pierwsze co zrobili, rozebrali do cegły ten budynek. No więc próbował się dogadać w 1929 roku z Dobrowolskim, żeby w Katowicach urządzić właśnie pierwszą twórcownię, gdzie by jego uczniowie mogli się uczyć. W wyniku, jak się Państwo domyślacie, jego temperamentu nieposkromionego nie doszło do realizacji. Drugi moment, już szczeprogate serce istniał, to prawdopodobnie mniej więcej w czasie, kiedy Szczep został zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, czyli rok 1930, Szukalski chciał otworzyć twórcownię w Kazimierzu, a dokładnie w Męćmierzu, gdzie chyba w 1924 roku kupił willę od rodziny Jana Albrychta, właściciela betonarni kamieniołomu w Kazimierzu. I tam w tej willi chciał w okresie letnim urządzać kursy dla młodych, zdolnych ludzi, których by interesowała rzeźba. Znowu nic z tego nie wyszło, mimo że Szukalski w tym Kazimierzu bywał wielokrotnie. Tam w tej mojej czerwonej książce ja zamieszczam nawet kilka zdjęć, jak on się kąpie w Wiśle właśnie na wysokości tej tak zwanej Albrechtówki, a ludność szybko, jak on kupił tą willę, zaczęła ją nazywać Szukałką, miejscowa ludność. Dzisiaj, co pewnie znowu Państwo wiecie, pozostały smętne ruiny, ale jeżeli starczy nam czasu, w ramach dyskusji jeszcze Państwu powiem, bo się pojawiła grupa ludzi, która chce doprowadzić, bo właścicielem formalnym tych ruin jest architekt polski, który ma 90 lat i mieszka w Paryżu. Więc jeżeli by się udało od niego uzyskać prawa autorskie, to jest grupa artystów polskich, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i chcą po prostu zdobyć pieniądze, żeby odbudować Szukałkę. To była druga koncepcja, gdzie miałaby powstać twórcownia. Trzecia oczywiście dotyczy samego Krakowa. To wszystko jest mniej więcej rok 1930 i konkretnie willa Decjusza na Woli Justowskiej w pobliżu tej willi, między willą Decjusza a kopcem Kościuszki, Szukalski chciał, według niego miasto mu podobno miało dać jakąś działkę ziemną, gdzie on chciał wybudować specjalny budynek, który byłby budynkiem mieszczącym pracownię, pokoje do mieszkania dla młodych ludzi oraz muzeum, w którym byłyby eksponowane prace jego oraz członków Szczepu Rogate Serce. Ja niedawno go widziałem, bo przy okazji wystawy w Bytomiu półtora roku temu Bytom kupił pewną grupę prac Antoniego Bryndzy. Jeden z rysunków Antoniego Bryndzy, reprodukowany w tym zielonym katalogu, przedstawia właśnie ten budynek tej twórcowni na Woli Justowskiej w Krakowie. Oczywiście znowu w wyniku temperamentu Szukalskiego, jego niechęci do oficjalnych urzędników, nic z tego nie wyszło. No i ostatnia koncepcja,
no to twórcownia, która by działała, funkcjonowała na terenie Katowic. W Katowicach, nie, właściwie pięć, tak, bo to jeszcze Katowice, gdzie nie wiemy dokładnie, gdzie by chciał ją, czyli drugi raz Katowice, raz 29 rok, a potem po 35. No i 36 rok Kraków, ja pokażę tutaj plakat, gdzie już był nawet wydrukowany plakat, że twórcownia rozpoczyna swoją działalność, ale nic z tego nie wyszło, bo nie było już chętnych i Szukalski wyjechał właśnie do życzliwych mu Katowic. Przechodząc do szczepu. Na pewno się Państwo, czytając moje książki, zorientowaliście, że najwięcej wiem oczywiście o Szukalskim. Bardzo trudno jest wiedzieć cokolwiek o poszczególnych szczepowcach, bo skład szczepu się bardzo zmieniał, był płynny. To nie było tak, że przyszła pewna określona grupa ludzi i oni byli przez cały czas w szczepie, który, jak Pan tutaj ładnie powiedział, istniał tak naprawdę no, do śmierci Franciszka Frączka, bo formalnie rzeczywiście nie został rozwiązany, ale tak naprawdę szczep jako grupa funkcjonował w latach 29-36, bo już wystawa w 78 roku, pierwsza taka zorganizowana przez samych szczepowców, no to oni sami ją organizowali, to no, nie była dobra wystawa. Tam było więcej fotografii niż oryginalnych dzieł sztuki. Także skład personalny się zmieniał. Zmieniał się z tego względu, że jak Państwo znowu pewnie pamiętacie, po tej wystawie Szukalskiego w Pałacu Sztuki w 29 roku, on na jesieni wraca do Stanów i nie ma go w Polsce aż do 35 roku, do końca 35. I przez kilka lat szczepowcy muszą sami sobie radzić z krytyką, która go atakuje, która ich atakuje w sposób niezasłużony, bo to była krytyka skierowana wobec Szukalskiego, jego poglądów, ale niestety jego nie było. Oni to musieli zbierać, te cięgi. Więc już bardzo szybko niektórzy się wykruszają, wychodzą z tego szczepu. Także zobaczycie Państwo, ja mogę tylko powiedzieć o kilku najważniejszych. Bo zresztą II wojna światowa, niektórzy giną, niektórzy po II wojnie światowej przerywają dalszą swoją twórczość artystyczną, a co zobaczycie Państwo, niektórzy w ogóle tworzą rzeczy, które ze szczepem nie mają nic wspólnego. I właściwie tu mi się bardzo podobało, co Pan Tomasz powiedział, bo rzeczywiście to jest prawda. O ile pewne idee szczepu Szukalskiego, Frączek, a zwłaszcza pan Marian Konarski, z którym, bez którego właściwie pomocy nie doszłoby do powstania tej książki, bo on no, przewidziwał jakby wiele rzeczy, zbierał wszystko, co dotyczy Szukalskiego i szczepu i on mi to wszystko udostępnił, zaufał mi, no i ja szczęśliwie napisałem tę książkę. Także zarówno Konarski, jak i Frączek, mając pewien dystans, potrafili o pewnych wartościach, o pewnych ideach mówić bardzo pozytywnie Szukalskiego. Natomiast ich sztuka już z tymi ideami tak naprawdę niewiele miała wspólnego, co zresztą Państwo zobaczycie i na pewno też Państwo znacie. Ja zresztą w książce starałem się tylko reprodukować tylko pracę z okresu jakby szczepowego, no bo książka dotyczyła jedna i druga Szukalskiego i szczepu w ramach tej jego funkcjonowania. Ja już tutaj nie chcę mówić o stroju, jak powinni szczepowcy wyglądać, bo to są już bardziej anegdotyczne sprawy. Nas powinny bardziej ściśle sprawy artystyczne, ale faktem jest, że na przykład mnie się, bo ja mam do dnia dzisiejszego kilka listów Szukalskiego zachowanych, bo ja zacząłem się zajmować Szukalskim w 71 roku i oczywiście szybko po kontakcie z panem Konarskim zdobyłem adres Szukalskiego i ta korespondencja bardzo ładnie się rozwijała, ale tylko do momentu, kiedy w 74 roku opublikowałem pierwszy artykuł o szczepie i wysłałem go Szukalskiemu łącznie ze swoim zdjęciem. A wtedy, ja wiem, dzisiaj to trudno uwierzyć, wtedy byłem szczupłym, młodym człowiekiem o 50 kg młodszym. I Szukalski, jak zobaczył moje zdjęcie i ten tekst,
no to już się do mnie nie odezwał. Potem od Konarskiego się dowiedziałem, że miał właśnie do mnie pretensje, że jestem wąskoszczęki i długocielski, a tacy oczywiście nie mogą być artystami. A do tego ja złośliwie i tendencyjnie, jak napisałem o nim, z 66, jak mi napisał, znaczy nie mnie, ale w liście do Konarskiego, o czym się dowiedziałem potem, z 66 recenzji wybrałem 90% recenzji napisanych przez krytyków żydowskich, złośliwie, więc jestem obrzydliwym zdrajcą i robię fatalną robotę. Także jakby ktoś miał wątpliwości, czy Szukalski był antysemitą, to muszę Państwu powiedzieć, że niestety, bo to jest wypowiedź z listu do Konarskiego z 1986 roku. Zapadły mu głęboko w pamięć, miał ciągle do mnie pretensje, że to nie wszystko tak funkcjonowało jak trzeba. W każdym bądź razie, jak mówię, skład szczepu się zmieniał i tutaj zaczynam mój przegląd od pokazania zdjęcia, które wszyscy Państwo znacie na pewno, bo to jest jedyne zbiorowe zdjęcie członków i przyszłych ewentualnych członków, bo ja tu wszystkich nazwisk nie znam, zaraz Państwu po kolei wszystko powiem, na dziedzińcu Wawelskim późną jesienią 29 roku. A tu oczywiście z laską jest Szukalski, tu jego pies Baca, którego przywiózł ze Stanów Zjednoczonych i idąc teraz od lewej strony do prawej, tego niestety nie znam. To jest Czesław Kiełbiński, Cieszek z Zamościa Kiełbiński, którego miałem przyjemność jeszcze poznać żywego w Krakowie. Bardzo ciekawa postać. Tu jedyna kobieta. Kiedy to zdjęcie reprodukowałem w mojej książce, nie wiedziałem, kim ona była. Dzisiaj już wiem, ona się nazywała Janina Będkowska. Szukalski jej chyba nie lubił, bo w listach pojawia się to nazwisko w pewnym momencie i on przestrzega przyszłych szczepowców bądź już szczepowców przed panią Będkowską, która, no, dziwne, brzydkie słowa pod jej adresem używa. W każdym razie ona nigdy nie była w szczepie, nigdy ze szczepem nie wystawiała, ale skończyła potem w drugiej połowie lat 30. Akademię Krakowską. To jest bardzo ciekawa postać. Też go nie znałem, gdy pisałem swoją książkę. Poznałem jego córkę za przyjaźń. To jest Józef Gosławski. Józef Gosławski, bardzo wybitny powojenny medalier i twórca Monet. Jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili chyba tą słynną dwuzłotówkę z kłoskami, która przez wiele lat funkcjonowała, to jest jego projektu. Bardzo dobry rzeźbiarz. Józef Gosławski, który też miał ochotę zostać członkiem szczepu, ale nie został, nigdy nie wystawiał w szczepie, natomiast może dlatego, że chyba w 30 roku wyjechał do Rzymu, tam spędził kilka lat i był członkiem takiej grupy polskich artystów w Rzymie, która się nazywała Kapitol. Tego też nie znam, tego też nie znam. To ciekawa postać, to jest Norbert Strasberg. To jest dla mnie wszystko zagadka, bo z jednej strony naprawdę wiele dziwnych, nieprzyjemnych haseł pod adresem Żydów głosił Szukalski, a za Norbergiem Strasbergiem przepadał, był jego ojca na krakowskim Podgórzu, bo on był najmłodszy, czy jeden z dwóch najmłodszych z 1912 roku, jak powiedziałem. I żeby uzyskać zgodę tego ojca, żeby syn mógł malować. Także Norbert Strasberg i Wacław Boratyński. Wacław Boratyński, który był pierwszym szczepowym przywódcą szczepu. Z kolei ci stojący, ten z lewej to Jerzy Baranowski. Prawdopodobnie Jerzy, nie, dobrze, przepraszam, to jest Jerzy Baranowski, to jest Jerzy Baranowski, a to jest być może Stefan Sawicki, albo to jest on, albo tu jest Stefan Sawicki, albo tu, bo teraz do końca nie jestem pewien, ponieważ ja w książce napisałem, że to jest Sawicki, Baranowski, a tu jest Włodzimierz Sawicki. Przepraszam, o Jezus, widzicie Państwo, za dużo tych nazwisk. Zaraz znajdę to zdjęcie.
i zobaczę, co ja tam napisałem, bo już tylko teraz nic nie będę widział, bo to ciemno, ale może się uda, zobaczymy. Zaraz zrobimy. Muszę, ja mam problemy ze wzrokiem niestety, ale zaraz, przepraszam, to jedną chwileczkę. Nie, 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 proszę. Ja tutaj sobie latalkę włączę. Tamten, tak, Stanowski, aha, Stanowski i Sowicki. To jest Stanowski, tak, Stanowski, a to Sowicki. Tak przynajmniej w książce napisałem, ale dwa lata temu przyszła do mnie wnuczka Sowickiego, mówi, że to nie jest Sowicki, że to jest Sowicki, więc być może trzeba by zamienić tych dwóch panów, także no, tutaj istnieje pewna wątpliwość. Czyli załóżmy, że to jest Sowicki, Baranowski, Stanowski. To jest Antoni Bryndza, jeden z ważniejszych, jeden z najstarszych. Marian Konarski. Tych trzech znowu niestety nie znam. To jest Stanisław Gliwa, będziemy jeszcze o nim mówić. Ciekawy człowiek. I Stefan Rzechowski. Także najważniejsze nazwiska, a nie ma tutaj Frączka, który był od samego początku, ale jak z nim rozmawiałem wielokrotnie, on nigdy nie był na otwarciu żadnej wystawy szczepu, bo nie lubił się ruszać ze swojej Żołyni i wysyłał tylko pracę pocztą, także na tych wszystkich zdjęciach nie figuruje. Poproszę, może proszę tam nadusić. Tutaj mam zdjęcie z pierwszej wystawy w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym w Krakowie. Fragment sali. I z lewej strony macie Państwo, u dołu siedzi czterech ważnych szczepowców. Od lewej Marian Konarski, Czesław Kiełbiński, Norbert Strasberg i Bryndza, Antoni Bryndza. No a w tle ich pracy to widać, znaczy można się domyślać, że są to rysunki najlepiej na papierze kwadratowym, formatu kwadratowego, rysowane przy pomocy ołówków firmy Majewskiego z Pruszkowa. To była firma bardzo znana w dwudziestoleciu międzywojennym, która, no, z którą współpracował Szukalski. I zamieszczał reklamy w piśmie Krak, którego jedną stronę poproszę następne. Zobaczymy. Tu z kolei jest Czesław Kiełbiński na tle właśnie fragmentu tej ekspozycji, tej samej w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. To też przy Placu Szczepańskim. Na tle swoich prac. Poproszę, to tam niewiele widać. To z kolei główna sala Zachęty Warszawskiej. Z września 1931 roku to była duża wystawa szczepu. Jak widzicie Państwo, jest rogate serce. No, niestety jakość oczywiście nie jest dobra i nie da się, mimo że technika pozwala zbliżać, nie da się w ogromnej większości tych prac rozszyfrować, co tam jest. Ale dojdziemy do poszczególnych prac. Poproszę następne. To legitymacja. Oczywiście pan Konarski wszystko to rzetelnie zbierał. Ja się boję, że niestety te wszystkie materiały się teraz rozpierzchną. Do tego dojdziemy, bo Konarski miał dwóch synów. Leszka Konarskiego, który jest dziennikarzem w Krakowie, i Jacka, który jest artystą, malarzem i mieszka w tym domu, który pan Konarski wybudował w Krzeszowicach. Niestety, z tego co wiem, rozprzedają wszystko, zarówno dorobek twórczy ojca. Boję się, że materiały archiwalne. Taka galeria Dylong w Krakowie to kupuje, a to jest hochsztapler pierwszej wody. Poproszę następne. To bransoleta. Szukalski przysłał do Krakowa oryginalną bransoletę wodza indiańskiego, chyba Navajo, uważając, że tutaj szczepowiec, czyli szczepowy, czyli ten prezes jakby grupy powinien mieć taką bransoletę i pierścień jeszcze. Poproszę dalej. Pierścienia tutaj. No i to właśnie jedna strona tytułowa pisma Krak, które Szczep wydawał. Bardzo krótko, to było pismo efemeryczne. Ukazało się tylko 12 numerów.
w latach 30-32. Co prawda mutacji kraka były co najmniej 4, ale największa była ta pierwsza, jak mówię, 12 numerów na bardzo złym papierze. Też jak widzicie Państwo, kwadrat, no, znaczy niby prostokąt, ale taki dosyć zbliżony do kwadratu bardziej. Po prostu Szukalski uważał, że kształt kwadratu jest bardzo dobry do komponowania, że wyobraźnia wtedy odpowiednio pracuje i artysta umie zakomponować całą przestrzeń. Po 12 numerach ten krak przestał się ukazywać. Potem wyszedł jeden numer też kraka w takiej czerwonej okładce w kwadracie. Potem w 36 trzy numery kolejnego kraka. No i w 37 czy bądź 39 też jeden numer jeszcze jednego kraka. Poproszę, ale wszystko to były, jak mówię, efemerydy. To plakat, który mam nawet, bo udało mi się go gdzieś w jakimś antykwariacie kupić. To jest właśnie ta wersja tej ostatniej twórcowni krakowskiej, jak widzicie, z podanym adresem, ale ostatecznie pod tym adresem ona nie zaczęła funkcjonować. Zaczęła funkcjonować w prywatnym mieszkaniu Szukalskiego, które było przy ulicy Brackiej. Ale jak mówię, to już był 36 rok, po kilku skandalach i nie było chętnych na naukę. Sami Szczepowcy nie bardzo chcieli oczywiście, że oni już no, byli dojrzałymi przecież z punktu formalnego artystami. Poproszę dalej, teraz już. A, jeszcze jedno zdjęcie, też historyczne, rok 57, kiedy Szukalski pierwszy i ostatni raz po II wojnie światowej przyjechał do Polski i spotkali się w Krzeszowicach oczywiście, bo Konarski no, miał tam, jak już mówiłem, własny dom i pracownię. Pan Marian Konarski pierwszej z prawej, potem jest Stefan Rzechowski, w środku Szukalski, w okularach z lewej Brydza i Czesław Kiełbiński w tym składzie, no bo oczywiście, jak mówię, rotacja składu była duża. Nie wszyscy zresztą chcieli się już potem do Szukalskiego przyznawać, bo naprawdę niezasłużenie doświadczyli bardzo negatywnej oceny ze strony krytyków, no a ze względu właśnie na antysemityzm, na antyklerykalizm, antykomunizm Szukalskiego po 1945 roku o Szukalskim tak naprawdę przecież w publikacjach nazwisko Szukalskiego i nazwa szczepu nie funkcjonowały. Dopiero w 1962 roku tak naprawdę wspomniany tu przeze mnie Tadeusz Dobrowolski w swoim trzytomowym nowoczesnym malarstwie polskim jako pierwszy napisał trzy strony, przyzwoite trzy strony o Szukalskim i o Szczepin, ale on znał osobiście Szukalskiego. Poproszę dalej. I teraz już przechodzimy do takiego przeglądu, żebyście Państwo wiedzieli. W dużej mierze są to prace reprodukowane w tej żółtej mojej książce, ale dodałem do nich tam, gdzie to było możliwe, trochę różnych rzeczy z internetu, no żeby Państwu pokazać tam, gdzie to było możliwe, co się z nimi stało po 1945 roku, bo pierwsza wersja mego wykładu, na którą się przeraziłem, pan Tomasz do mnie zatelefonował, robimy wykład o Szczepowcach, co się z nimi działo po 1945 roku. Ja się załamałem, bo mówię, wie pan, ja tak naprawdę nic na ten temat nie wiem. Ja mogę powiedzieć o Szczepowcach w kontekście oczywiście funkcjonowania szczepu, no ale mam nadzieję, że się nam coś udało. To jest rysunek Jerzego Baranowskiego, Łokietek Wygnaniec. To był pierwszy konkurs, który Szukalski ogłosił, no bo powiedziałem tutaj o tym, żeby nie było nawiązania do sztuki francuskiej i o tym, jak powinna wyglądać praca, ale teraz co powinni tworzyć ci członkowie szczepu? Otóż Szukalski uważał, że skoro nie należy się wzorować na sztuce francuskiej, to trzeba sięgnąć do piastowskiej i do słowiańskiej przeszłości polskiej. Trzeba gloryfikować tamte czasy i dlatego tworząc z pamięci na określone tematy, członkowie szczepu będą słuchali, jak specjalne lektorki będą im czytać opowieści na przykład o czasach Kazimierza Wielkiego, Łokietka Wygnańca itp. itd. Ale to wszystko mają robić z pamięci, bo praca pamięciowa pobudza imaginację
i powoduje, że człowiek wydobywa te najlepsze elementy. I coś w tym jest. Oczywiście patrząc na ten rysunek, no trudno uznać, że tu wszystko się zgadza anatomicznie, ale to żaden model nie pozował do tego łokietka wygnańca. W każdym razie to był pierwszy konkurs, jaki był ogłoszony. Wygrał go Wacław Boratyński. Ja pokażę reprodukcję słabą. A to jest praca Jerzego Baranowskiego, który bardzo szybko wyleciał ze szczepu. Już w 1932 roku, nie znam dokładnie powodów, gdzieś znalazłem informację, że ze względów obyczajowych. Potem niby wrócił do szczepu, ale niewiele wystawiał. W każdym razie po II wojnie światowej no, nie uprawiał żadnej takiej sztuki. Było dziwo, bo w czasie wojny był żołnierzem AK, BH. W każdym razie po wojnie stał się zagorzałym komunistą, działaczem i już twórczości plastycznej nie uprawiał. Poproszę dalej. To jeszcze kolejny Jerzy Baranowski. Mojemu plemieniu, tak jakby jakiś prezent niesie ten dziwny człowiek. W każdym razie są to kompozycje, o ile tam tytuł jest prosty, Łokietek Wygnaniec, no to się można domyślać, ale mojemu plemieniu, no trudno stwierdzić, o co tutaj chodzi, jakie jest przesłanie, ale to się wiąże znowu z tą ideą Szukalskiego, że wszystkie prace muszą być pracami treściowymi, że nie liczy się tylko strona plastyczna kompozycji, liczy się również ukryta treść, że widz, który będzie oglądał te prace, no, musi spróbować odczytać, o co artyście chodziło, że tam jest gdzieś zakodowana, ukryta jakaś koncepcja, jakaś myśl. Poproszę następne. To są wszystko ołówki. To jest bez tytułu, to jest praca symboliczna. Znowu, jak widzicie Państwo, tacy bardzo muskularni młodzieńcy, którzy ten jakiś kierat tutaj kręcą. No w każdym razie są te rysunki bardzo rzeźbiarskie, co jest charakterystyczne dla wszystkich właściwie szczepowców, no bo trudno się dziwić. Szukalski był rzeźbiarzem, przynajmniej za rzeźbiarza się przede wszystkim uważał i te rysunki rzeczywiście są mocno modelowane, z gruba ciosane powiedziałbym, z masą szczegółów, co też jest cechą Szukalskiego, bo no, no niestety no miał pewnie rację ten krytyk, od którego zacząłem, że jak napisał o tej wystawie zresztą warszawskiej z 1931 roku, ze ścian na nas spogląda Szukalski, Szukalski. Starali się niechcący czy świadomie, żeby sprawić przyjemność Szukalskiemu, pod niego tworzyć. Niektórzy bardzo dobrze, co zobaczymy, a niektórzy po prostu tworzyli solidne rysunki mocno modelowane, światłocieniowe, przy pomocy tylko ołówka, bo znowu przypominam, co Państwo pewnie wiecie, Szukalski był przeciwnikiem malowania, zwłaszcza farbami olejnymi. Uważał, że farby olejne wypaczają właśnie osobowość artystyczną. Co najwyżej akceptował akwarele. To proszę. Ale zaczynać trzeba rysunek. To już jest z kolei Wacław Boratyński, który niestety zginął w obronie Lwowa w 1939 roku. Bardzo wszechstronny artysta, bardzo ciekawy i myślę, że mielibyśmy z niego dużo pociechy jeszcze po wojnie, ale to po kolei. To jeden z takich jakby sztandarowych jego rysunków dla jego przynależności do szczepu Rogaste Serce, Zaniedbany ogień. A, nie powiedziałem, oczywiście prawie większość szczepowców to byli młodzi ludzie, jak mówiłem, ale pochodzący najczęściej ze wsi, bądź małych miasteczek. Tam mało kto miał w rodzinie jakichś rzemieślników, także to byli synowie chłopscy w dużej mierze. Boratyński pochodził z Ryglic, pracownik z Ryglic Boratyński, to miejscowość nieduża koło Tarnowa. Bardzo taki, znowu, no, właśnie nasycony treścią, no bo o co tu chodzi? Młodzieniec na polu, ognisko i nagle w tle pojawia się rozświetlone lampami samochodów i lamp ulica miasta z jakąś elegancką kobietą się oddalającą. Także nie wiem, czy tęsknota, marzenie tego młodego wiejskiego jakiegoś pastuszka. Poproszę
Następne. Też właśnie ten łokietek wygnaniec, no, reprodukcja nie najlepsza, bo właśnie bardzo dużo tych prac nie znamy. Ja robiłem część z tych prac do książki Reprodukcje właśnie z tego pisma Krak, bo tam do niektórych numerów były wkładki ilustracyjne, no ale jakość była rzeczywiście kiepska. Ta praca wygrała ten konkurs, została uznana przez takie jakby wewnętrzne jury za najlepszą. Poproszę kolejną. To rzeczywiście bardzo dynamiczna, bardzo ekspresyjna praca. To był taki tryptyk Cecora, dar dla Rzeczpospolitej. Głowa hetmana Żółkiewskiego. Jak Państwo pewnie pamiętacie, Szukalski świetną rzeźbę zrobił Cecora. Jedyna rzeźba w alabastrze przez niego. A tutaj głowa tego hetmana nabita na turecką pikę. No, bardzo to rzeczywiście robi wrażenie, a przy tym jest ten modelunek rzeczywiście rzeźbiarski. To jest rysunek, ale tak jakbyśmy widzieli trójwymiarową rzeźbę. Przynajmniej tak ja to odbieram. Poproszę. Kolejne. To jest z kolei projekt pomnika Władysława Warneńczyka. No bo jak mówię, te tematy z jakiejś zamierzchłej przeszłości polskiej i takie pomysły pod wpływem Szukalskiego. Bo znowu, jakbyśmy popatrzyli na cokół tego pomnika, to widać, że to jest inspirowane pomysłami architektonicznymi samego Szukalskiego. Poproszę. Następne. To też głośny, znany rysunek Władysława Boratyńskiego. Heretyk. Jak widzicie Państwo, znowu mocno światłocieniowy, mocny modelunek, nagi młodzieniec, który otacza opiekę nad tą rachityczną tutaj roślinką, a tam zwrócony w stronę wschodzącego słońca, też kłaniający się nadzy młodzieńcy, szeregi nagich młodzieńców. No, przyznam szczerze, trudno mi jest wywnioskować, jaka była idea, co przyświecało artyście, o co tutaj mu chodziło, dlaczego ten się odwraca i chroni roślinkę, tamci się kłaniają. Bez komentarza od autorskiego trudno to oczywiście wytłumaczyć. Szukalski zdawał sobie zdaje z tego sprawę, dlatego on przy swoich kompozycjach zamieszczał informacje słowne, o co mu chodzi, choć no, nie zawsze widzowie byli w stanie to zrozumieć. Poproszę. Kolejne. I tutaj właśnie te prace, które do tej pory widzieliście Państwo Boratyńskiego, to były takie typowe, rysunkowe, charakterystyczne dla szczepu, ale Boratyński pochodził z Ryglic, jak powiedziałem, ale był wychowany w Gostyniu, w Wielkopolsce, bo tam dzięki jednemu księdzu, który pochodził z Ryglic, ukończył szkołę i poszedł do Poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego i zarabiał na życie, jakby po prostu miał dwoistą naturę. Z jednej strony w szczepie tworzył rysunki, a żeby przeżyć, tworzył kompozycje malowane akwarelami najczęściej na zamówienie wydawnictwa katolickiego, które wydawało taki miesięcznik Tęcza w Poznaniu wychodził. Katolickie Tęcza? Tak, tak. No, ale było. W każdym razie to jest widok małego miasteczka. No tak to się nazywa. Ulica w małym miasteczku. Czyli kolorowa rzecz, no, zupełnie nie mająca nic wspólnego, że tak powiem, z ideami Szukalskiego. I proszę dalej. I tu już właśnie jest ta druga natura. Projektuje też dla tęczy, czy w ogóle dla środowisk związanych z tym pismem, kartki pocztowe, świąteczne, bożonarodzeniowe, wielkanocne. Także no, jakby wbrew zasadom Szukalskiego, ale no, coś zostaje, bo zostaje pewna oczywiście ludowość. Poproszę następne. O, tutaj taka kartka pocztowa z okazji Nowego Roku. Poproszę następną. Tu z kolei reklamująca kartka pocztowa, jakieś wyścigi motocyklowe czy też samochodowe. Był bardzo zręcznym artystą i sporo rzeczy ilustrował. Również różne powieści wydawane przez to wydawnictwo. Poproszę następne. Tu kolejna kartka pocztowa. Sporo jest tych
kartek możecie Państwo wejść w internet. Ja tutaj tylko te parę pokazuję Państwu, żebyście wiedzieli, że Boratyński nie jest wyjątkiem w szczepie. Że z jednej strony tworzy coś, co pasuje pod ideologię szczepła, a z drugiej strony no, musi zarabiać na życie, bo jest biednym człowiekiem, musi pomóc rodzinie, utrzymać własną rodzinę. I dlatego no, po prostu wbrew teoriom Szugalskiego, który uważał, że malowanie farbami wypacza charakter, posługiwał się farbami. Poproszę następne. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Kto z Panów jest, czy z Państwa, bo jest Pani, kolekcjonerem zbiera znaczki? Wacław Boratyński w 1937 roku wygrał konkurs ogłoszony przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów na serię znaczków historycznych. To była jedyna seria w dwudziestoleciu międzywojennym, o którą wręcz toczyła się bitwa między Polską a Niemcami hitlerowskimi. Bo w ramach tej serii Boratyński, to już nie jest ten pierwszy oryginalny znaczek, to już jest bodajże ostatnia, trzecia wersja, zaprojektował scenę przedstawiającą pokonanego rycerza krzyżackiego, no, nawiązującą wyraźnie do Grunwaldu. I rząd III Rzeszy zaprotestował. Kazano Boratyńskiemu wyrzucić tego rycerza, on ograniczył to do dwóch skrzyżowanych mieczów, no, znana przypowieść, że tak powiem, z krzyżaków Sienkiewicza, ale Niemcom się to też nie podobało i w ramach odwetu wypuścił, Wolne Miasto Gdańsk wypuściło swoją serię, która no, uderzała jakby w Polaków i ostatecznie wycofano ten znaczek i powstała jeszcze kolejna, tu to jest przykład jeden z tej serii. W każdym razie zaprojektował całą masę znaczków, między innymi na FIS bodajże w 1938 czy w 1939 roku z okazji wyjścia Legionów, dwudziestolecia istnienia państwa polskiego. Miał talent. Zresztą oni wszyscy dzięki precyzyjnemu opanowaniu techniki rysunkowej i skłonności do detalu, do szczegółu, rzeczywiście do tego typu kompozycji się bardzo nadawali. No i jak powiedziałem, Wacław Boratyński, wspaniale rozwijający się talent, bardzo różnorodny przy tym, no, idzie, wybucha wrzesień, wstępuje oczywiście, zostaje zmobilizowany, jak już powiedziałem, ginie, znaczy ranny w bitwie o Lwów i tam umiera w szpitalu polowym. To jest Antoni Bryndza, jeden z ważniejszych artystów, on chyba razem z Norbertem Strasbergiem pierwszy poznał Szukalskiego jeszcze przed tą wystawą majową w 1929 roku. Przy tym był jednym z dwóch najstarszych, jak powiedziałem, bo on był z 1900 bodajże pierwszego, jak mówiłem, a Baranowski z 1900. I to jest jego kompozycja Tęsknica. No, już tytuł taki podpowiada jakąś treść ukrytą. No, ale jaką, no to naprawdę trudno się zorientować. To oczywiście rysunek ołówkiem, jak widzicie Państwo, w tym samym typie, co u Jerzego Baranowskiego oraz u Boratyńskiego, bo to wszystko z tym mocnym, bardzo rzeźbiarskim modelunkiem. Tutaj myślę, że od Szukalskiego on wziął jakby kształt tej dziwnej architektury. Szukalski lubił takie rzeczy. Poproszę następne. No. To jest świat zaginionych, kompozycja, no nie wiem, odwoływająca się na pewno do wyobraźni, jakieś stwory przedziwnego pochodzenia. No, jest nasycenie treścią niezrozumiałą, zagadkową, tajemniczą, ale to chyba takie te kompozycje miały być, że one nie miały być jednoznaczne, nie miały wprost mówić, o co artyście chodzi, zmuszały do chwili refleksji, a że przy tym były, jak mówię, bardzo mocny modelunek światłocieniowy, rzeźbiarski, świetne opanowanie techniki rysunkowej, no to robiło wrażenie. Poproszę następne. To kolejny Antoni Bryndza, też taka sztandarowa jego praca, Miłością cię zmuszę. Szukalski nie był do końca z niej zadowolony, pisał coś w jednym z listów do Bryndzy na ten temat. No w każdym razie to prawdopodobnie dotyczy jakichś spraw
wzmocnienia rodzącego się państwa polskiego, bo tutaj jakaś skarbonka z motywem orła i ten człowiek w tym oknie no, coś pokazuje dalej, być może do jakiejś kampanii reklamowej, nie wiem, na LOP na przykład, kto wie, zbieranie funduszy. W każdym razie widać, że mimo, że nie malowali z natury, tylko z pamięci, czy rysowali, przepraszam, byli to twórcy, którzy świetnie opanowali budowę anatomiczną, skróty perspektywiczne, radzili sobie z tym. Poproszę kolejne. To też Antoni Bryndza, taka dziwna kompozycja zatytułowany Błazen i Znawca. Ten znawca to zdaje się tutaj ta mała postać na pierwszym planie. No, bardzo to dekoracyjne, ale no, znowu, żeby zrozumieć, to trudno powiedzieć, o co tutaj chodzi. Poproszę kolejne. To jest też na ten konkurs, to jest Łopietek Wygnaniec, wersja Antoniego Bryndzy. No, świadome deformowanie, jak widzicie Państwo, te nogi takie jak wyciosane z drewna, z przerostami w stopach, no, robi to dziwne wrażenie. No, estetycznie to może do końca nie jest. Poproszę następne. I tutaj ciekawostka, to się nazywa opiniokręt. Może ktoś z Państwa parę dni temu wszedł. Ten opiniokręt albo był już, poszedł na aukcji. Nie pamiętam, jak się ten dom aukcyjny, Agra Art może, tutaj w Warszawie, albo Uniwersum, nie pamiętam, nie znam domów tych aukcyjnych. Cena wywoławcza na ten rysunek nieduży, wiecie Państwo, ile była? To już jest czyste szaleństwo, 25 tysięcy. Rysunek ołówkiem, no, to niewielka, no taka kompozycja. Też, jak widzicie Państwo, szalenie rzeźbiarska, no i konia z rzędem dać komuś, żeby mi wytłumaczył, o co tutaj chodzi. Poproszę. Kolejne. Też jedna z obok tego Miłością Cię zmuszę, jedna z najbardziej sztandarowych prac. Miałem okazję ją kupić ładnych parę lat temu i dzisiaj żałuję, bo ktoś chciał za to 3000 zł wtedy. Dzisiaj podejrzewam, jest to dużo droższe. To jest Światło za horyzontem. Oczywiście nawiązanie do Józefa Piłsudskiego, który tutaj, to jest ten z tyłu, który temu młodzieńcowi na GMU pokazuje no, widocznie świetlaną przyszłość. I tutaj motyw orła, który, jakby, z którego wyrasta Piłsudski i ta Polska, która jest tą twierdzą, którą zbudował Piłsudski, ale teraz ma tą nową rzeczywistość budować właśnie w ramach Polski drugiej, ten młody człowiek. Bardzo, bardzo oczywiście interesujący i to dobrze się to oglądało w oryginale. To notabene sprzedawał wtedy, pamiętam, pan Dylon, jest taka galeria. Już tu o nim mówiłem, że no hochsztaple, ale no wtedy chciał tylko 3000 zł, a ja nie miałem, jako pracownik uniwersytecki, to była wtedy 2/3 mojej pensji. Poproszę następne. To z internetu ściągnąłem taki Antoni Bryndza, kapliczka po prostu, żebyście Państwo zobaczyli, że nie tylko jakieś dziwne sceny figuratywne, ale również coś w tym rodzaju. Poproszę kolejne. Tu już teraz przechodzimy do Franciszka Frączka, który no, żył najdłużej, prawie 100 lat, bo urodził w 1908, a umarł w 2006. Tak jak pan Tomasz tutaj opowiadał, że z nim rozmawiał i korespondował, ja również wielokrotnie, zresztą do dnia dzisiejszego jestem zaprzyjaźniony z jego córką, a jego wnuka uczyłem historii sztuki u mnie na KUL-u. Notabene pozwoliłem wnukowi napisać pracę magisterską o dziadku. Ale niewiele wniósł, bo Frączek nie chciał opowiadać o czasach szczepowych. Dla niego ważniejsze były właśnie, tak jak pan Tomasz tutaj wspomniał, te kwestie ideologiczne, które w jego przypadku się sprowadzały do tego, że należy kultywować sztukę tą prymitywną, pierwotną, baśnie, podania, legendy, nieskażone żadną naleciałością cywilizacyjną. I w rezultacie po kilkunastu kompozycjach, zaraz Państwo zobaczycie część z nich,
które rzeczywiście są typowo szczepowe. Frączek już po II wojnie światowej zaczął tworzyć wyłącznie prace, które nawiązują do legend i podań regionu łańcuckiego, bo on z tej swojej Żołyni właściwie się nie ruszał. A to jego sztandarowy cykl składający się z trzech kompozycji, Natura a cywilizacja, i to jest pierwsza kompozycja z tego cyklu, Cywilizowana obrona. Chodzi oczywiście o różne choroby, konkretnie o gruźlicę i tutaj, że Państwo pomaga. To jest pierwsza kompozycja. Poproszę następne. Druga to jest Święta zbrodnia, czyli tutaj ślub młodych ludzi, no potem w efekcie właśnie rodzą się te dzieci chore, rachityczne. I trzecia kompozycja, Walka samców. Najbardziej, poproszę następnie, najbardziej rzeźbiarska, Walka samców. No, w każdym razie to był taki sztandarowy, bym powiedział, cykl prac Franciszka Frączka, czyli Słońce Sława. Rzeczywiście był człowiekiem bardzo pogodnym, ciekawym, świetnym gawędziarzem, tylko że ja go nawet nagrywałem na taśmę, ale nie wiem, przez 2 godziny nie udało mi się go namówić, żeby chociaż słowo mi powiedział, jak wyglądała ta działalność szczepowa. Ale przypominam, on nigdy nie brał udziału, nigdy nie był na wernisażu, przysyłał tylko swoje prace. A ASP skończył, no już jakby niezależnie od funkcjonowania szczepu. Poproszę następny. To bardzo piękny jego autoportret. Uważam, że szalenie wizyjny. To są wszystko kompozycje rysunkowe, pokazujące, że na pewno był zdolnym młodym człowiekiem, który rzeczywiście sporo Szukalskiemu zawdzięcza. Na pewno to zwrócenie się ku tym początkom jakby sztuki polskiej. Poproszę następne. To są Czarne myśli. No tu już się zaczynają te kompozycje, gdzie no, jest rozbudowana literatura. To, o co Szukalskiemu chodziło. Jak mówię, żeby to te kompozycje nie działały na widza tylko samą stroną plastyczną, ale żeby zmuszały go do myślenia. Poproszę następne. To już jakby zapowiedź tych wielu jego kompozycji powojennych. U pustelnika. Wizyta u pustelnika, no, czyli właśnie nawiązanie do jakichś legend, podań, które zrobiły na nim tak ogromne wrażenie. No, wydał nawet album po wojnie właśnie te legendy właśnie łańcuckie. O diable łańcuckim, o Borucie i tak dalej. Poproszę kolejne. To też typowa szczepowa praca. Jesień życia. W przeciwieństwie do Bryndzy, do Boratyńskiego, jak widzicie Państwo, rysunki, bo to też rysunek ołówkiem Frączka, nie są takie rzeźbiarskie. On jest bardziej miękki, bardziej delikatny. To no, jednak jest inna osobowość. Poproszę. Kolejne, to jest też z czasów szczepowych, Trwanie. Drzewo targane wiatrem, które rozpaczliwie tymi korzeniami wbija się w ziemię, żeby pod wpływem tego wiatru nie ulecieć. Czyli no, nieustająca walka przeciwstawnych sił. Poproszę. Kolejne, to Bankrut. Też taka scena symboliczna. No, widocznie jakiś bankier, który został przywalony tymi cegłami, no taka znowu kompozycja bardziej symboliczna. Wiedząc, że szczepowcy przecież nie malowali z modela, no pokazuje, że jednak ta wyobraźnia działała. A to już właśnie kompozycja, to ściągnąłem też z internetu, już rzecz jasna powojenna, bo działa w ZPAP, oddział rzeszowski, Frączek staje się duchowym przywódcą takiej grupy Ziemia, która powstaje w roku 80. Zobaczycie Państwo. No i maluje różne te tematy nawiązujące do tej dalekiej przeszłości piastowskiej, słowiańskiej. No tutaj taki światowid gdzieś w polu stojący. Poproszę. To są wszystko już kompozycje. Poproszę następne, malowane. Tu nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, do jakiej legendy, ale to są różne przypowieści. Jak mówię, wydał
w latach 70. No był zresztą ponawiany ten album, bo zbierał no, te zapisy, tak jak etnografowie to robią, chodzi się po ludziach i co ludzie opowiadają, to zapisywał, a potem opublikował. Poproszę. No tutaj powiedziałbym, że to taki symbol samego Frączka, czyli to słońce, Słońcesław z Żołyni, jakiś piast, który wita wschodzące słońce. Świadomie te obrazy już powojenne, nie tylko, że są kolorowe, umalowane farbami przede wszystkim olejnymi, ale to jest swoisty prymitywizm. W przeciwieństwie do tych bardzo dojrzałych formalnie kompozycji z okresu szczepowego. Tu świadomie uważa, że to musi być forma bardzo prosta, nieskomplikowana, najczęściej też bardzo płaska. Poproszę dalej. Tu nie wiem, a jakiś taki ten elegancki facet, co to za znowu jakaś przypowieść, ale była ich cała masa, także trudno mi to powiedzieć. No w każdym razie, jak mówię, formalnie to ze szczepem już nie ma nic wspólnego, ale liczy się to nawiązywanie, budowanie tradycji, kultury, tej prostej chłopskiej, z której się Frączek przecież wywodził. Poproszę, tu jeszcze kolejny taki, poproszę następny. Tutaj to jakoś chyba plotkarki, czy coś w tym rodzaju, takie gadające między sobą zwykłe baby gdzieś pewnie pod kościołem. Poproszę następne. A tu jeden z wielu pejzaży. Malował również pejzaże. Córka w Krzemienicy, to już jest dzisiaj właściwie część Łańcuta. Mieszka nadal w domu, który Frączek tam potem wybudował. Jest sporo takich obrazów. No, wyraźnie malowanych zdaje się tylko na zarobek. Tu już nie ma żadnej ideologii, nie ma żadnych ukrytych treści. Poproszę jeszcze jeden. O, taki sam pejzaż, można powiedzieć, pokazujący to, co mu było bliskie, czyli tą wieś podrzeszowską. I poproszę. A to bardzo ciekawy jego autoportret namalowany w czasie II wojny światowej. Bo mimo tych okropności wojennych Frączek dużo w czasie wojny malował i w tej takiej perspektywie z dołu bardzo ładnie się mi uchwycił. I poproszę. Ostatnie, na wszystkie wernisaże tej grupy Ziemia, która istniała tylko dzięki niemu, on był tym spiritus mowem, duchowym ojcem tej całej grupy, przychodził w takiej sukmanie, no, która była nawet, jak widzicie Państwo, z rogatym sercem i z tym sercem, i ze słońcem, z tym swoim symbolem, ale to była nawiązanie no, do stroju szczepowego, bo Szukalski sobie wyobrażał, że takie sukmany szczepowcy będą nosić. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale Frączek to konsekwentnie realizował do końca swojego życia. Poproszę następne. To artysta, o którym właściwie nic nie wiem, bo on bodajże raz występował, Eugeniusz Handzel albo Handzel. On z kolei pochodził z Zakopanego, to jest kwiat paproci, taki jego rysunek ołówkiem. I jeszcze druga, poproszę, następna kompozycja, też z tych czasów szczepowych, do których udało mi się dotrzeć. Taki rysunek przedstawiający no, głowę młodej dziewczyny no, w tym takim stroju bardziej egzotycznym, arabskim w jakimś. No w każdym razie pokazujący, że umie, wiedział co robić z ołówkiem. Eugeniusz Handzel, poproszę dalej. Czesław Kiełbiński, Cieszek z Zamościa Kiełbiński, który znowu, tak jak Wacław Boratyński, miał dwie natury. Jedno wystawiał razem ze szczepem i malował takie na kwadratowych kawałkach papieru te kompozycje. To jest Łokietek Wygnaniec. Właśnie narysowany na ten konkurs wewnętrzny w kwadracie, jak widzicie Państwo, bardzo to rzeźbiarskie, mocny modelunek, a z drugiej strony zaraz Państwo zobaczycie. Poproszę następne. To jest Giermek, one są wszystkie w tym samym duchu utrzymane, nawiązujące do czasów średniowiecznych, czasów piastowskich i nie tylko, ale głównie do piastowskich. Poproszę następne. To Oracz.
On pochodził z Zamościa, no ale tematyka chłopska nie była mu obca. Poproszę kolejne. To jest Bolesław Chorobry. Jak widzicie Państwo, właśnie ten modelunek, cały czas rzeźbiarski, widać, że tutaj się Szukalski na pewno kania. I bliski kadr. U Frączka to wychodzi bardzo wyraźnie. O ile u pozostałych jest więcej oddechu powietrza, pracę Kiełbińskiego charakteryzuje to, że zbliża. I właściwie to jest tylko twarz albo fragment twarzy. Poproszę następne. No właśnie. Tu ten kadr jest zupełnie bardzo bliski i jak widzicie Państwo, nieprawdopodobnie rzeźbiarski, mocno światłocieniowy modelunek. Poproszę następne. To jest portret młodego chłopaka. Poproszę kolejne. To już, jak się Państwo domyślacie, to jest portret Szukalskiego przez Kiełbińskiego narysowany. I poproszę ostatni chyba z tych rysunkowych. To jest Bolesław Śmiały. Tam był Bolesław Chrobry. Tu jest Bolesław Śmiał. I to była ta jego oficjalna działalność. Wystawiał, brał udział we wszystkich wystawach, ale te wystawy nie dawały mu pieniędzy. I poproszę następne. Kiełbiński maluje wbrew zaleceniom Szukalskiego i wystawia. To są jakby dwa życia. Z jednej strony widzimy go na wystawach szczepu, a z drugiej strony ma wystawy indywidualne, gdzie maluje zwykłe, normalne, kolorowe, bym powiedział, czy w duchu koloryzmu utrzymane kompozycje, które są albo prostymi, martwymi naturami, albo zwykłymi pejzażami, niewątpliwie obliczonymi na to, że znajdą nabywcę. Poproszę następne. No, proszę bardzo, tu jest widok na fragment zabudowy Wawelu i jeszcze jedno. Zwykły taki pejzaż. I tych kompozycji jest bardzo dużo do 1939 roku, bo po wojnie, mimo że wtedy dopiero uzyskuje eksternistycznie dyplom ASP, no bo razem z Konarskim za opowiedzenie się po Szukalskim zostali z tego pierwszego roku studiów w ASP wyrzuceni, także kończy eksternistycznie. On już po wojnie, II wojnie światowej niewiele maluje. Jego pasją jest kolekcjonerstwo. Ma podobno znakomitą kolekcję dzieł sztuki, to sztuki dawnej i stał się wybitnym rzeczoznawcą, bardzo wysoko cenionym i z tego żył. Poproszę następne. Tyle o Kiełbińskim. No i oczywiście najbardziej, że tak powiem, reprezentacyjny obok Strasberga i Rzechowskiego artysta, czyli Marian Konarski, bez którego tego szczepu pewnie by nie było, a mimo to, jak pewnie Państwo wiecie, Szukalski go w swoim dramacie scenicznym Krak syn Ludoli, Dziejawa w 10 odmroczach umieścił jako zdradara. Ale naprawdę, mimo że Konarski w 1932 roku wychodzi ze szczepów, wróci do niego w 1935, no to jest jednym z najważniejszych szczepowców. A wychodzi, bo jest pierwszym, który poza rysunkiem chce malować. To jego sztandarowe dzieło salowe. Oczywiście rysunek ołówkiem. Poproszę dalej, bo jeszcze. No to cudowna, to jak się w oryginale ogląda, to jest Muzeum Narodowym w Warszawie, Jędza. Rzeczywiście fantastyczny rysunek. No widać mistrzostwo kreski i siła, że tak powiem, wyrazu. Poproszę następne. To jest Kłótnia, kolejny typowy rysunek z czasów szczepowych. Następne. To jest Pokuta, także no, zawsze gdzieś ten człowiek występuje i los jakby tego człowieka jest dla, nie tylko dla Konarskiego, ale dla innych szczepowców najważniejszy w różnych układach. To rok, ten rysunek? To jest rysunek Konarskiego. Z którego? Pokuta, no, dokładnie nie pamiętam, 32, 3, w książce ja go reprodukuję, może pan sprawdzić. No. Takiej pamięci to ja już nie mam. Poproszę dalej. W każdym razie z okresu szczepowego. To jest tragizm, ale albo daremny wysiłek. Też, jak mówię, ja tu Państwu pokazuję, te rysunkowe rzeczy to są z czasów szczepowych, a te kolorowe nie mające nic wspólnego ze szczepem. Poproszę następne. To taki jego projekt, bo Konarski był chyba najbardziej wszechstronnym artystą. Nie tylko rysował, nie tylko malował, ale także rzeźbił.
i pisał, bo on był jedynym, który obok Szukalskiego dużo pisał. Zarówno artykuły polemiczne, prozą, ale także poezję. A to jest jego projekt Nagrobka dla Urszulki Kochanowskiego. Taki rodzaj sarkofagu. To też oczywiście rysunek. Poproszę dalej. To jest projekt, też to wszystko są rysunkowe rzeczy, projekt pomnika Edisona. Miał wyobraźnię bardzo rozbudowaną, powiedziałbym, i cały szereg rzeczy jest naprawdę interesujący. Poproszę następne. To jest z kolei kompozycja taka symboliczna, smutek. Tu mamy jakiś sarkofag, z którego, no nie wiem, ten niedoszły trup próbuje wyjść, jakby tutaj trzy przodki, które mu to utrudniają. No, znowu jakaś rozbudowana treść, bo właśnie Konarski, zaraz Państwo zobaczycie, poszedł niepotrzebnie chyba w tak zwane malarstwo treściowe, zamiast pójść moim zdaniem w malarstwo abstrakcyjne, bo był jednym z pierwszych polskich abstrakcjonistów. Ale nie dane mu było w tym kierunku się rozwinąć. Poproszę następne. To też rysunek, projekt pomnika Piłsudskiego dla Lwowa, czyli to jest prawdopodobnie 35, pewnie po śmierci Piłsudskiego. Zresztą wyrzeźbił, zrobił świetny moim zdaniem model konnego posągu pomnika Piłsudskiego. Ale ma nie zrealizowany nikt. Znaczy jest model, rzecz jasna, gipsowy. Poproszę następne. I właśnie tutaj mamy kompozycję. Wtedy, kiedy wyszedł ze Szczepu w 1932 roku i zaczął wystawiać na własny rachunek, między innymi miał indywidualną wystawę w Zachęcie. To jest Ja i pejzaż. Tu oczywiście można się dopatrzeć jego autoportretu, pejzażu, ale to świetna praca. No, ten slajd nie jest oczywiście najlepszy kolorystycznie. Ona jest bardzo dojrzała kolorystycznie i zapowiada wyraźne predyspozycje Konarskiego w kierunku abstrakcji. No, ja żałuję, że on, poproszę następne, nie poszedł w tym kierunku. To jest wyścig. Znowu, no, niby jest jakaś treść, ale bardzo to nowoczesne. Rzecz jasna, tu trzeba się pewnych rzeczy jeszcze domyślać, ale forma już bardzo interesująca. Poproszę kolejne. O, i to najlepsze, to się nazywa Szum. Szum, bo zresztą był też człowiekiem wrażliwym na muzykę. I tutaj ten szum to z form czysto abstrakcyjnych tworzy. No, gdyby zaczął takie malarstwo tworzyć, to ja myślę, wcale nie byłby gorszy od Strzelińskiego, od grupy AR, Prezens, od Henryka Berlewiego, od tych awangardzistów, ale no, niestety poszedł w zupełnie innym kierunku. To jest obraz, który jest w tej chwili no, własnością muzeum. To jest noc w Prześwitach, zdaje się, w Muzeum w Bytomiu. On jest tam na ekspozycji. Taki nokturn olejny, taka dziwna jakaś forma architektoniczna z tym księżycem. Robi to dobre wrażenie, jak się widzi w oryginale, no tutaj to jest przekłamanie kolorystyczne. Poproszę kolejne. No właśnie, tu już niewiele widać. To jest taki ciąg mężczyzn podobny do Charlie Chaplina. To się nazywa Ślepcy. I to już jest to malarstwo takie treściowe, które Konarski z lubością uprawiał po 1945 roku. I tu też znowu taka dwoistość twórczości, tak jak i u Boratyńskiego. Konarski, żeby móc tworzyć to, co mu odpowiada, co uważał za sztukę, on po 1945 roku wymalował ponad 100 kościołów w Polsce południowej, na Podkarpaciu oraz na Górnym Śląsku, jak mi opowiadał. No, miał łatwość, miał dobre relacje z księżmi i malował razem z tym młodszym synem Jackiem, który też jest malarzem, jak powiedziałem. Dzięki tym pieniądzom zarobionym potem mógł malować takie wielkie, różne kompozycje, jak mówił, treściowe, ale nie ukrywam, one mnie już nie przekonują. Poproszę następne. Powstają też cykle w latach 60., między innymi cykl Kryształy. To jest jedna z kilkunastu kompozycji z tego cyklu. Poproszę następne. To są gwasze. Tu kolejny obraz z tego cyklu. To jest takie połączenie, powiedziałbym, abstrakcji z kompozycjami figuratywnymi, jakimiś aktami kobiecymi.
ale no, to jest za bardzo znowu właśnie przesycone treścią, nie do końca jasną, a forma już jest w jakimś sensie eklektyczna, to są lata 70. Poproszę następne. To jedyne dzieło rzeźbiarskie przez niego zrealizowane w Chrzanowie. On zresztą tam się urodził i po prostu u niego zamówiono, no, już nie pamiętam pewnie z okazji jakiejś tam rocznicy zakończenia II wojny światowej, ten taki orzeł zrywający się do lotu. Poproszę. Następny to portret jego drugiej żony, trochę stylizowany, ale to, jak mówię, ja wolę jego szczepowe rysunki i te kompozycje prawie abstrakcyjne z lat 30. Poproszę. To jest Upadek, jedna z tych kompozycji. On był aktywny do końca swego życia. Miałem przyjemność go najdłużej ze szczepowców znać i w efekcie napisałem kilka dla niego ważnych tekstów. Kilka lat temu była bardzo duża jego wystawa monograficzna w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie napisałem na 20 stron chyba osobny tekst jemu poświęcony, a bodajże w maju będzie wystawa, nie wiem jak duża, w jakiejś galerii we Wrocławiu, bo też się zwrócili do mnie, żeby tam napisać kilka zdań na jego temat. Poproszę. Następne. To już jest znowu kolejny Zygmunt Kowalski. On bodajże tylko raz brał udział w wystawie szczepu i to jest taka akwarela, pejzaż tego Kowalskiego, o którym tak naprawdę nic nie wiem, no ale z daty wynika, że to w czasie, kiedy był. On był prawdopodobnie członkiem przedszczepia, bo pewnie Państwo wiecie, że w pewnym momencie Szukalski wymyślił, że musi powstać przedszczep, gdzie będzie się decydować, kto z tego przedszczepia może wstąpić do szczepu. I Kowalski taki był. Poproszę to. I teraz to jest jego anioł. To jest linoryt tego Kowalskiego. Tyle. Zygmunt Kowalski. Poproszę następny. To jest Michał Stańko. Ciekawy artysta, jak Państwo zobaczycie. Znowu dwoistość nadur. To się przy prawie każdym z nich powtarza. To jest rysunek z czasów szczepowych. Nie brał udziału we wszystkich wystawach szczepów. Wstąpił do szczepu później, nie było go na początku. Bez tytułu taka kompozycja. Poproszę następne. To jest Zjawa albo Zmora. No, to już bardziej pasuje jakby do szczepu. To jest rysunek ołówkiem. I poproszę następne. I proszę zobaczyć, co ten facet robi po 45 roku. Zrywa absolutnie jakby z doktryną szczepową. Osiedla się w Zakopanem i maluje cudowne, bardzo kolorowe, bezproblemowe pejzaże górskie. Ja tutaj trzy Państwu tylko przywiozłem. To jest drugi i jeszcze jedno. Bardzo dobre, na pewno wielu chętnych kupców się znalazło, także odcina się absolutnie od twórczości szczepowej. Poproszę następne. To jest Ślusarek, Antoni Ślusarek i taka kompozycja, że tak powiem, symboliczna, zatytułowana Zdarzenie jednego dnia. No, trudno powiedzieć, o co tutaj mu chodzi. Być może to jest jego autoportret i coś tam się w tym tyle dzieje. To jest rysunek ołówkiem. Poproszę następne. No i teraz przechodzimy do tego jednego z tych dwóch młodych, Norberta Strasberga, który chyba, nie wiem, czy Szukalskiemu się najbardziej podobał, ale podobał mu się bardzo, chyba ze względu na to, że potrafił go świetnie imitować. Zobaczycie Państwo niektóre kompozycje, no to jest wykapany Szukalski. To taki bardzo rzeźbiarski akt Norberta Strasberga. To jest z kolei rysunek głowy. To są wszystko rysunki albo ołówkiem, albo tuszem. Poproszę, no będzie też sangwina, poproszę. To są Żydzi, taki jego rysunek, tusze. Poproszę dalej, o właśnie, Ikar. To typowa kompozycja dla Szukalskiego, notabene ten Ikar ma właśnie twarz, rysy twarzy Szukalskiego. Poproszę następny, to jest jego autoportret, to jest już malowane farbami olejnymi, ten obraz znajduje się w Muzeum Okręgowym w Toruniu, bo tam był taki pan Ściepuro, który zbierał obrazy szczepowców. Także
I to jest obraz, który jest z odwrotnej strony tego autoportretu. Tylko że autoportret był w pionie, a to jest w poziomie, to jest, ma tytuł Akt z maszynami. Taka kompozycja troszkę bardziej abstrakcyjna. Poproszę. Następne. To jest rysunek Sangwino. To miał kiedyś pan Marian Komarski w swojej kolekcji. Teraz to gdzieś pofrunęło. To jest portret doktora Fraczoza. Poproszę następne. To jest rysunek zatytułowany Głód. Kolejny poproszę. To jest filozof i jego uczeń. Bardzo taki dynamiczny, ekspresyjny rysunek. To jest Prometeusz, spętany Prometeusz, typowa rzecz właściwie dla Szukalskiego. To mógłby być śmiało Szukalski. Poproszę kolejny. To jest Dawid, też Dawid z Proco. Też właściwie, jak się ogląda ten pierwszy album Szukalskiego, Work of Szukalski z 23 roku, to widać, że jest to no właściwie Norbert Strasberg. Poproszę następne. To no, typowo żydowska kompozycja Ekstaza. Być może to jest autoportret podwójny, autoportret dwaj Żydzi w sprawach rytualnych. To jest Judasz, rysunek Sangwino. Poproszę. To portret młodego mężczyzny stylizowany na renesansowy portret florencki. Poproszę kolejne. I to jest drzeworyt Matka. Także był artystą wszechstronnym. Niestety nie dane mu było żyć długo. Uciekając najpierw przed Niemcami, trafił do Rosji Sowieckiej, a potem jak Niemcy ruszyli w 1941 na Rosję, no zginął gdzieś w okolicach prawdopodobnie Taszkentu. Trudno powiedzieć, czy go Niemcy zamordowali, czy Rosjanie. Poproszę następne. To jest Fryderyk Śmieszek. Miałem przyjemność go poznać. Dziwna postać. To jest jego kompozycja Ewa, bardzo tajemnicza. Taki rysunek no, z dziwnymi stworami. Poproszę następny. Mój sen. Też Fryderyka Śmieszka. I poproszę trzecie, najbardziej znane, bo to było reprodukowane w jednym z katalogów, wystawę Madonna z Dzieciątkiem w krzewie z tymi końcami, w krzewie różami chyba. Szukalski się bardzo pozytywnie o tym wyraża. Poproszę. I tu już będzie ostatni artysta, już mi niestety czas goni, późno się robi. Stefan Rzechowski oczywiście. Najbardziej chyba kontrowersyjna postać, żałuję, bo ogromny, nieprawdopodobny talent, a jak zobaczycie Państwo, skończył fatalnie. To jest Bolesław Śmiały, akurat akwarela, ale Szukalski akurat mu pozwolił w akwarii. Bardzo rzeźbiarska, dynamiczna, poproszę. Kolejna to portret Jacka Malczewskiego, czyli nauczyciela Szukalskiego w ASP. Krakowski, rysunek ołówkiem, poproszę. To jest Władysław Łokietek, też akwarela do tego konkursu pierwszego. Tamci inni robili rysunki, Rzechowski zrobił akwarelę. Poproszę. Portret Szukalskiego, też rysunek. To jest projekt pomnika dla Słowackiego, taki bardzo secesyjny w kształcie. To jest Zamyślenie, bardzo rzeźbiarska akwarela. Z tym świetnym aktem. Proszę pamiętać, że to z pamięci było robione, nie pozował żaden model. Rysunek Beethoven. Bardzo lubię, to jest taka cała seria wizyjnych rysunków. Beethoven, ich dwoje, poproszę następne, ich dwoje, kobieta i mężczyzna. I kolejny, Nieujarzmiony. Kocha ciało ludzkie i potem rzeczywiście będzie dużo tego ciała występowało u niego. Poproszę. Kolejny, Leonardo, czyli pewnie Leonardo da Vinci, też wszystko rysunek. Poproszę na sam, właśnie. Pod koniec okresu szczepowego on się zaprzyjaźnił z Emilem Zagadłowiczem z Gorzenia Górnego, który był nim zauroczony, a Zagadłowicz, komunizujący pisarz, autor skandalizujących powieści Motory i Zmory, do Zmur poprosił, żeby Rzechowski zrobił ilustrację i Rzechowski zrobił tak świetne, tak wizyjne, że Zagadowicz specjalnie przerabiał fragmenty z Mur, ale ostatecznie do druku tej powieści nie doszło, a po wojnie już się nie udało, ale
u Zagadłowicza w Gorzeniu Górnym poznał Rzechowski Wandę Wasilowską i Leona Kruczkowskiego i po II wojnie światowej przeszedł na pozycję komunizmu. Miał krótki okres socrealistyczny. A potem coś go opętało i zaczął tworzyć pastele erotyczne. I został według Andrzeja Banacha najwybitniejszym polskim erotykiem. Twórcą erotycznych kompozycji, głównie pastelowych. A dla mnie to jest szajs pierwszej wody. Poproszę następne. I proszę już do końca puścić, to są jeszcze z dwie chyba. No niestety jego ogromny talent rysunkowy tutaj się zmarnował. I to chyba jest ostatnie. Proszę sprawdzić, czy jeszcze coś tam jest. Nie, jest. To jest ostatnie. Dziękuję, tyle. Jeżeli Państwo macie jeszcze do mnie pytania, bo ja za 10 minut muszę najpóźniej, żeby zdążyć. Ja miałbym jedną uwagę. Przepraszam, i jedno, że tak. Jedno pytanie. Uwaga to jest taka, że tutaj warto przypomnieć, może na użytek nie zgromadzonych, bo pewnie to wiedzą, ale na użytek widzów naszego tego filmu, że Marian Konarski był także, i to śladem swojego mistrza, śladem Szukarskiego, autorem wypowiedzi teoretycznych o roli sztuki w społeczeństwie. Jego osobowość narodu w sztuce i kulturze była parokrotnie przedrukowana przez wydawnictwa podziemne. Tutaj zasługę miał niewspomniany przez Pana, ale formalnie przyjęty do szczepu Andrzej Wylotek, człowiek, który jest osobną historią w ogóle i jakby nie należy może do no do szczepu nie należy, opowieści. Więc dlatego... Tak, tak. Znaczy formalnie Szukarski miał go niby przyjąć korespondencyjnie, ale to już w latach 80. Natomiast znaczenie tego tekstu jest dość spore. Sam Konarski też do tego przywiązywał uwagę, ponieważ usiłował, znaczy ten tekst wręczył na przykład Lechowi Wałęsie podczas swojego spotkania z nim, jest nawet to udokumentowane w postaci zdjęcia. Czy obdarowany przeczytał ten tekst? Nie wiadomo. Tak. Natomiast pytanie do pana profesora jest takie. Frączek w latach 90. namalował taki tryptyk o przemianach duchowych Polaków, taki bardzo publicystyczny. Pierwsze to jest chrzest, kiedy Słowianie są przemalowywani przez duchownych. Drugi to jest przemalowywanie Polaków na komunizm, czyli są przemalowywani na czerwono. A trzeci z tej czerwonej barwy znowu przez duchownych. To w jakimś sensie prezentuje stanowisko Frączka do tych wydarzeń. Ja tego tryptyku nigdzie w żadnej reprodukcji nie mogę znaleźć, on mi go pokazywał. Czy toś? Nie wiem, przyznam szczerze, nie wiem. No, córka Jolanta Frączek-Burchacka bardzo dba o spuściznę po ojcu, ale ja go też nigdy nie widziałem. Byłem przecież wielokrotnie w Krzemienicy za życia Frączka. Po śmierci również, bo jak powiedziałem, utrzymuję z nią kontakty do dnia dzisiejszego, ale tego nigdy nie widziałem. Także nie wiem, co się z tym stało, ale ja wierzę, że to może jest, bo ona na szczęście w przeciwieństwie do synów Konarskiego, ja uważam, że właśnie synowie tu robią błąd, że to w różne miejsca trafia, a przede wszystkim te materiały archiwalne. No na przykład w tej czerwonej książce, co ja przyznaję przecież, ja zamieściłem cały szereg listów Szukarskiego, których już nie ma. Bo ja je zdążyłem zinwentaryzować, jak przygotowywałem się do druku tej książki. O tą książkę. Tak, o tą książkę, która no, stanowi dopełnienie tej pierwszej żółtej, bo tutaj jest ta korespondencja. Ja tylko, jak mówię, się zajmowałem tym, co dotyczyło. Tym, co dotyczyło szczepu do 1939 roku, bo na szczęście już moimi tropami poszli inni badacze, Tadeusz Zych między innymi, który opublikował korespondencję między Konarskim a Szukarskim, ale tą powojenną, która no, mnie oczywiście nie interesowała. No, w każdym razie martwi mnie to, że z kilkudziesięciu listów Szukarskiego, jakie miał pan Konarski i które ja wszystkie widziałem w momencie, kiedy już szykowałem książkę, kilkunastu z nich już nie było. Tylko, że ja sobie zrobiłem dokładne wypisy i dzięki temu no, mogłem tutaj te przedruki zamieścić. Proszę o pytanie. Ja przepraszam, że to jak mówię, ja pierwszy raz omówiłem o szczepie w miejscu publicznym, więc jak widzicie Państwo, zabrakło mi czasu. Gdybym miał go więcej, gdyby nie te cholerne pociągi, to może bym jeszcze Państwu tutaj powiedział spokojniej i pełniej to, co trzeba, jeszcze panie następne profesorze, pół godziny. Jeszcze jest, także mam. Jeśli można, to ja chciałbym wrócić do tematu
To jest 37-39 rok, kiedy, no można powiedzieć, już jest po ostatniej wystawie. Jak powiedziałem, w 37 on wygrywa ten konkurs na tą serię historyczną. I jak z tego, do czego dotarłem, między innymi na FIS, już nie pamiętam, czy FIS był w 38, czy w 39 Zakopanem, na 25 rocznicę, nie, na 20 rocznicę powstania niepodległej Polski i cały szereg jeszcze znaczków. Tu by trzeba się filatelistów spytać, bo rzeczywiście zrobił sporo tych znaczków i bardzo go sobie ceniono. Ale to, jak mówię, to już było po ostatniej wystawie Szczepu. Tak, czas nasz niestety dobiega końca, czas tego spotkania należy, ja bardzo chciałem podziękować panu profesorowi. Cała dziękujemy za... po mojej stronie. Dziękuję, zawsze z przyjemnością będę do państwa przyjeżdżał, bo to miło mówić do ludzi, którzy coś rozumieją, czują i wiedzą. Najgorzej jest mówić do studentów, to państwo pewnie wiecie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.